Cześć wszystkim, tu znowu Takumi. Razem ze mną jest... Punio 7. Witam cię. 24 odcinek Neverwinter Nights, Shadow of Undrentide. Mamy wszystkie wichry w Mamy gaciach. Wszystkie trzy wichry. Dokładnie. I pora odprawić rytuał, o którym piszą w książce Świątynia Wichrów, Obrzędy i Rytuał. Wydaje mi się, że ten rytuał to znaczy włóż do arki trzy wichry. Tak sądzisz? To byłoby bardzo nieklimatyczne. Może chociaż włóżmy je podskakując na jednej nodze i śpiewając jakąś piosenkę. Ciemność, dobra, niech będzie. Po co mi nawet, dobra. Zbroja maga. Znajomość legend. Mądrość sowy. Dostałeś tu zbroję maga? Nie. Widocznie jej nie rzuciłem. Nie mogę użyć tego przedmiotu? Okej, okay, już. No, dostałem. Nawet chyba zwiększyło mi to. Mądry wicher tu jest. To dziwne, bo mam go w ekwipunku. Super. Bardziej by się przydało, żeby trafił tam martwy wicher. Okej, okay, zachował mi się mądry wicher. Super. Okej, okay, patrz, schodzą wichry do arki. Przygotuj się. Coś tam. Przed wejściem do świątyni nie wiadomo, czy jej wrota nie zamkną się za tobą. Czyli się zamkną. Narrator oszukuje. No to... To chyba ostatnie wyzwanie. Wow. A może jeszcze nie? Mamy tu łańcuchy jakieś, cztery łańcuchy. Nacisnę. O, przyniosło mnie. Tam są meduzy służki i horror bojowy. Gdzie ty jesteś? Szkielet, nie, innym przejściem poszedłem. Teraz nie mogę już przejść. Walce, walce. No. Nie mogę już wrócić. I tutaj oddziela nas sporo grupy. Ale dalej nie otrzymuję obrażeń. Tak? Tak. Nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło. Może powinniśmy zrestartować grę, żeby nie cheatować. Ale twój pająk widzę, że nie ma takich problemów. Nie. On jest normalny. Szkielet tak samo. Wiesz co, rozwalmy tą grupę i zrestartujmy, tak, żeby tak, nie było, tak, że oszukujemy. Ja mogę mieć zmniejszenie obrażeń, ponieważ mam zbroję, która mi to daje. Kiedy te służki dają nam coś? Nie, skala wyzwania spacerek. Mało tego, chyba się odnawiają. No, zguba olbrzyma. Dobra, to zapiszmy serwer. Okej. I wczytajmy. No to wracamy, teraz może legalnie. Okej, okay, tak nie mogła mnie... nic zrobić. Kamień? O, pułapka. Ale pułapka zadziałała, więc chyba jest wszystko w porządku. Dobra. Świetnie. Tego nam brakowało. Okej. Okay. Pójdę tutaj, zobaczę, czy nie ma dalszych. Są? Tej, nie zauważyłem. Czekaj, nie idź dalej. Dalej jest widzę, pięć pułapek. Widzę te pułapki. Okej.
Duża pułapka kwasowa, fajnie. Duża kwasowa pułapka rozpryskowa. Fajnie, uzupełnię zapasy. Wow, cała masa tu pułapek. No. Ten gość się o tym przekonał, że to tu leży. Na skrzynce też może być jakaś pułapka. Jest. O, a do tego jest zamknięta. Okej, okay, pułapka zabierz. Jest zamknięta. Okej, okay, otwarte. Kumakawa. Co? Kumakawa. Co to? To jest zbroja, lekki pancerz, premia do pancerza 3, modyfikator za zbroję, daje ulepszony odskok. To tobie może się przydać. Obecna daje premię plus 3, modyfikator ze zbroje. Czyli, ale ta ma lepszą bazową. Znaczy, że jest troszkę cięższa. Więc ci będzie bardziej przeszkadzać z czarami. Tak. Ryzyko nieudanego czaru 20%. Że chcesz tą moją zbroję elfów? Ona ma ryzyko 5%, a ma odporność na obrażenia. A nie, to jest tylko dla elfów. Nie, to nie chcesz. Popsuł mi się kwipunek. Jak to popsuł? Nie mogę zbroi włożyć do pojemnika. A mam, okay, już, ja mam jeszcze to zbroję lekką plus 5. Może ją chcesz, co? No, możesz pokazać. No, bo teraz noszę tą elfią kolczugę, która ma mniejsze KP, ale ma ochłanianie obrażeń. Więc jeżeli zmienię zdanie, to się odmienimy najwyżej. Co jest z tymi zbrojami? Jak żyć, panie premierze? Okej, dobra, ogarnięta sytuacja ze zbrojami. Dobra. No to teraz trzeba pozabijać meduzy. Chyba. O nie, więcej pułapek. Może nie idźmy ten. Albo po prostu idźmy. Tak też można. Nie, patrzę, czy mam miejsce w ekwipunku na więcej pułapek. Ewentualnie mogę oddać pojemnik. No wiesz, no, szkoda byłaby marnować. Powkładam do mnie do pojemnika. Tyle, ile mi się zmieści. Okej, okay, nic nie widać. Nic nie widać. O, pułapka. Okej, okay, nie podchodź. Średnia pułapka ogniowa. Czy na skrzyni nie ma? Nie widzę, żeby były. Na pewno jest zamknięta. Już nie. Okej, zapisało się tu otworze. 61. Ochrona giermka. Premia za ulepszenie siła 3. Premia do pancerza 2. Lekki pancerz. Bransolety zręczności 4. O, a nie, to już mam. Siła giermka jest spoko. A co ja noszę? Ale ma mały pancerz. Cudowne rękawice, dodatkowe zaklęcie dla bardów, to nie. Mógłbym wziąć te bełty, ale mam całe dwa wiersze tych bełtów zwykłych. Okej, wiesz co, nie chcę się rozbrać tych pułapek. Nie, też pewnie się będziemy naokoło. Tylko nie w takim stanie zdrowia, ale jeśli prześpię. No spoko. Ty odpoczywaj, ja ci coś zagruję. Okej, okay. Czekam.
Okej, okay, kolejny korytarz z pułapkami. Już nie będę ich zbierał, tylko po prostu je po... Albo zobaczę, czy mogę jakieś gorsze powyrzucać. Albo pozakładać. No... Dał to błyskawicy. Moje... Ja ci poprzeszkadzam, zagram ci. Coś. Moje elfie zmysły czasami mnie zawodzą. Rób to szybciej. To nie tak działa. Nie pospieszaj sapera. Saper myli się tylko raz. No chyba, że uda mu się potem rzut obronny na... Próbuję cię popchnąć. Zwinność. Uwaga, tam są jeszcze pułapki. Widzę jedną przynajmniej. Jedna była, widziałem też po prawej stronie, ale zniknęła. No i przy skrzynce jakiś wybuch był. Akurat do tej skrzynki gościu nie doszedł. I wiesz co? Nałożę może hełm, który daje mi spostrzegawczość. Wiesz co, ja otworzę tą skrzynę. Bo nie widzę przy niej pułapki. A myślę, że raczej jest. To będzie trzecia, czy już czwarta skrzynka? Trzecia. Okej, okay, otwarta już. Zbroja ze skóry czerwonego smoka. Jest to ciężka. Ciężki pancerz, ale ma zmniejszenie ciężaru 80% wagi. Premia do pancerza 5, odporność na obrażenia ogień. I dwie torby uzdrowiciela plus 10. To wiesz co, zabierz sobie, już mam wystarczająco. No. Okej, okay, jestem na styk, jeśli chodzi o udźwig. Wiesz co, tą zbroję to w sumie można zostawić, skoro jej nie potrzebujemy. I tak już chyba raczej nigdzie jej nie wyhandlujemy. Ale jak chcesz. Może kiedyś. Dobra. Idziemy? Tak. Dobra, ognia. One mają zasięg tutaj, tym swoim... Właśnie nie wiem. O, ale mi przywalił. Ale masz, że redukujesz 5 obrażeń. Nie zauważyłem w sumie. Sporo doświadczenia. No fajnie. Stówka i 225, nie wiem za co 225. Dobra. No to jedziemy znowu. Jest tu coś jeszcze? No coś... Widzieliśmy już wszystkie cztery odnogi. Cztery strony. Tak. Dobra, podczas ostatniej walki będę rzucał pułapki jak szalony. Zobaczymy. Nie podchodź. Nie przekraczaj tej linii. Sukces niemożliwy. O, to muszę rozbroić. Taka dobra pułapka. Ta skrzynia nie jest zamknięta nawet. Czekaj, to otworzę. Okej. Pułapka rozbrojona. Kolczuga szybkości daje przyspieszenie. Średni pancerz. Lodowy szpon, to już miałeś chyba, tak? Pokaż go. Zimno 1K6, premia plus tak, 2. Tak, dokładnie takiego samego używam. O nie, przeciążony jestem. Wyrzuć zbroję. Ze smoka. Nie. Ale wezmę ten. Nie wezmę tej. Okej, to co teraz musimy zrobić? Nie wiem, mamy jeszcze dwie wajchy chyba, którymi można operować.
Gdzie fajchy? Na środku. A nie, po prostu mieliśmy przejść przez te drzwi. Okej. U. O. Proponuję odejść. Okej. No. O, drzwi się otworzyły. Widmo. Tej walki Ja je nie załatwię. wygrasz. Au! Dało mi się zadźgać widmo atakiem zaskoczenia. I ognik już tu jest. Dwa ogniki. Co te drzwi tak się otwierają i zamykają? Kto ci się bawi bajką? Tak w ogóle to widać tu jakieś bajki. Wschodnia dźwignia. Chodzę. I ja też. O, dużo ogników, uwaga. Mściwy duch. Te O, zębaty teraz lecą w twoją stronę. Twój pająk chyba zatruł właśnie ognika. Nie wiem, jak to możliwe, ale najwyraźniej tak się da. Ja przed chwilą zadźgałem widmo w plecy, więc pająk pewnie może otruć ognika. Ogniki, możemy je stąd postrzeliwać? Tak. Możemy, ale już tu idę. Szybkie są. Ja chyba przejdę przez drzwi. One się założyły bełty błyskawicy przez przypadek. Zdejmij to. Załóż to. No. Okej, to jest zakrwawiony ołtarz. Słyszałem jeszcze bitewną muzykę. Tu jest udziec, skarabeusz ochrony i uleczenie choroby. Chyba się nam nie przyda, ma amulety zdrowia. A do tej pory nic nie gotowaliśmy z udca. Zastanawiasz się, jak długo ten kawał mięsa tu leży. Wiesz co, wezmę go, może to być questowy jakiś przedmiot. Teraz ja jestem obciążony, kurczę. Ile on waży ten kawał udzica? 50. Wow, to musi być questowy w takim razie. Kto otworzył te drzwi? Szkielet pożeracz. Ci nie umarli, to jest pożeracz intelekt. Może oni się bawili tymi wajchami. Ale, a mają wajchy. Ale dalej ktoś się naciska. Czy dalej się drzwi zamykają? Bo my jesteśmy w północnej części. W każdej części są jakieś bajki. Może dobiję troszkę pożeracza. O nie, ubił ci pająka. A teraz ciebie ubiję. Mocno mnie bije. Wycofuję się. Ja go poduję ciągle. Dobra, garnięty. Jaki mam rzut odporny na zwinność?
Refleks 13. Cisnąłem dźwignię. Super. Dało mi po 100 doświadczenia. Chyba trzeba wcisnąć wszystkie dźwignie, a tu mieliśmy przyjść na końcu. Okej. Okay. Nie wiem, czy nie zostawić tego uczca. Czekaj, jakbym zmniejszył jego wagę o 40%, to nadal mi nic nie da. 40, a nie 80? Masz tą magiczną torbę? Mam 60%. Czyli... No i mam większą magiczną 80. I tobie dałem jedną 80. Dałeś mi jedną 80? No. Serio? Kiedy? Przy sklepie. Nie mam żadnej magicznej torby. No to została na podłodze. Okej. Okay. Bierz 80. Dobra. Okej, dobra, teraz już mogę chodzić. A ty natomiast ledwo możesz chodzić. Tu jest ołtarz kolejny. Okej, może daj mi go aktywować, a ty się może odsuń, co? No, jest, nic w nim nie ma. Mamy coś do niego złożyć? Nie wiem. Może do niego uciec. Ten ładunek jest trochę za ciężki. I nic. Musimy chyba przejść przez środek. Wiesz co, ja mam chyba jakąś zbroję odporności na ogień. Wow. Tak, odporność na ogień 10. Możesz chcieć ją założyć. No ja burzy to brzmi jak odporność na elektryczność. Okej, to gdzie teraz idziemy? A, prosto w inny korytarz, tak? Tak. To ja idę w prawo. Okej, ja przeszedłem. No ale ja się blokuję na zakrętach. No, dużo lepiej poszło. Co? No... Rzuciłem też na siebie odporność, ale nie wiem, czy to zakręcie działa takie... No, ileś tam... Plus jeden. Do wszystkich rzutów obronnych. Kość. Kolejny ołtarz. Mikstura wiedzy. Używanie i identyfikacja pojedynczego użytku. To ja sobie wezmę. O, przenośne drzwi działają. Super. Powiedziałbym wejdźmy przez nie, ale nie chcę popsuć gry. O, więcej jagmików. Jej! To twoja klątwa zadaje jakieś obrażenia? Nie mam dokładnego w tej pieśni. Zaraz, aktorstwo. Nie wydaje mi się, żeby zadawała jakieś obrażenia. A może? O, pasowało poziom. Fajnie. No mnie jeszcze z 500 brakuje. Ile one nam dają? 38.
No to jeszcze troszkę. No i dobra. O, same się nie otwierają. O, więcej ogników. Ej. Mściwy duch. Chyba najpierw załatwię mściwego ducha. Zanim on ciebie załatwi. Łatwo mu nie pójdzie. Ej, ogniki rzucają niewidzialność? Nie wiem. Okej. Okay. Tutaj mamy. Ciekawe, czy znowu kawałek mięcha. Może musimy je kłaść na te ołtarze, co? Co? Sprawdzałeś? A to co? Może musimy je kłaść. Może to jest kolejny kawałek mięcha. No. Może musimy je kłaść na te ołtarze. Wiesz co, jak albo... położyłem wcześniej, to nic się nie wydarzyło. Albo po prostu powinniśmy. Wiesz co, mogę się cofnąć do tamtego ołtarza i położyć. Nie ma problemu. O, więcej ich nie było? O, przerażenie, jednak mi się przydało. Raczej do walki. Nie wiem, czy ze względu na moje dobre KP, czy ze względu na to odporność na obrażenia. Takim trudno cokolwiek im zrobić. Siedzę sobie i biję w nich. No i dobrze. I poziom. Hej! Good job. To co, awansujemy. Okej. Okay. A teraz złodzieja muszę awansować. O, i mam wybierz cechę, którą chcesz zwiększyć. Ja oczywiście zwiększam zręczność. No i tak, może zwiększę sobie trochę zakładanie pułapek, bo dawno tego nie robiłem. Wpadanie. To mi powinno zwiększyć KP znowu o 1. Ostrzegawczość, rozbrajanie. Chciałbym też używanie magicznych urządzeń. Troszkę podnieść. Otwieranie zamków. Cichy chłód, chociaż mech. Przede wszystkim jednak rozbrajanie pułapek. Dobra? Ja może szybkie przeładowanie sobie wezmę. Daj ci dodatkowy atak kuszą, czy? Co to? Do podstawowego, a nie, to wymagania. Postać potrafi przeładować broń tak szybko, że strzelając z kuszy może wykonać taką samą ilość ataków jak z łuku. No, to spoko. Mam jakieś nowe zaklęcie? Nie mam. Mogę coś wymienić ewentualnie. Usunięcie klątwy? Może jednak zostaw. Okay, mogę wziąć mobilność, a mogę wziąć ulepszone trafienie krytyczne, krótki miecz. To byłoby nawet fajne. Tak myślę. Okej, okay, dostałem niezwykły unik 2. Dobra, wezmę ulepszone trafienie krytyczne. Krótki miecz. Okej. Okay. Fajnie. Dobra, weź ten kawał miecha i odstaw do tego ołtarza. Może rzucę na siebie siłę. I odstaw do tego ołtarza. Ja ten co mam odstawię do poprzedniego. O, nawet nie jestem przeciążony.
bokiem przeszedłem. O, w ogóle mi obrażeń nie zadał. Dało mi się kompletnie uniknąć. Bo jest na nie rzut obronny, refleks. A jak mam rzut obronny... Potwór zeżar to mięso. To trzeba było tylko zamknąć najpierw. Aha. Dostaliśmy za to 250 doświadczenia. Czy to pozwoli nam swobodnie przejść? Nie, on po prostu się przesunął. Tak, teraz atakuje inną stronę korytarza. Okej. To nie trzeba już tego robić, bo mamy teraz swobodne przejście do tych pozostałych części. Aj, 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 aj. A nie, jednak wróci. Ale można w drodze powrotnej się tym zająć, zainteresować. Dobra, wiesz co, ja odpocznę. Ponieważ nie chcę przechodzić tam z takimi hapekami. Jak będę miał pecha, to mnie ubije. Okej, okay, idę do ciebie. No to chodź, bo mnie bije. Aj, 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 aj. A tak, zaskoczenia. Ha. Dobra, ja muszę odpocząć. O, to są jakieś rzeczy. Zardzewiałe. To, ten dodatek uwielbia zardzewiałe rzeczy. O, tu jest jedna rzecz niezardzewiała. Postrzępiona skóra. No i dobra, w prawo czy w lewo? Nie mamy wyboru. A no, okej, więcej ogników. A jaki mam teraz trafienie krytyczne? 17 do 20. Ładnie. Takie wyrzucasz w ogóle? No czasami może raz na parę epizodów chyba zdarzy się, co? Czekaj, standardowe ma trafienie krytyczne. 19 do 20, ok. Tyle samo co sztylet. Tutaj mamy nawet pod nogę. Okej, dobra, to wiesz co? Chodź, być może powoli chodźmy. Przeczuwam pułapki. Okej, nie było pułapek. Ale tu mnie ogniki. Mhm. Zajmę się najpierw pożeraczem. No, ogniki idzie. Dobijają. Odesłały mi pająka. Nie ma takiego pajączenia. O! Trafienie krytyczne. Atak zaskoczenia. Tak, jednak dużo częściej mi teraz chodzą krytyki, więc jest fajnie. Szkoda, że z drugiej ręki mi nie będą tak często wchodzić, ponieważ tam masz tyle, ale... Tutaj mamy ołtarz z kolejnym kawałkiem miłka. A to jest na później. O, coś tu jeszcze jest, harfa zauroczenia. Coś dla mnie. Ale z łodnikami. Hmm. Takie rzeczy się oszczędza, potem nigdy nie wykorzystuje. O, ogniki. Fajnie. Ja je załatwię.
Trafienie krytyczne. Trafienie krytyczne. Czy wziąłeś sobie atut ważone kości? Nie. Trzeba być łotrzykiem 15 poziomu na ten atut. Rozpłatanie, trafienie krytyczne. No ma dużo HP-ków ten pożeracz. Coś było w kościach? Strzałka i zwykłe shurikeny. Okej. Okay. Co, bierzesz chudziec? Już wziąłem. No to... Karmimy stwora. Tędy nie szliśmy. Nic tu nie ma. Chciałem zamknąć, ale nie wiem. Ty kładziesz mięcho, a ja przebiegam. Okej. Okay. Tam. Ten ładunek jest trochę za ciężki. Okej. Pojawił się tutaj. Ale tam też aktywował. Okej. No i ostatni. Go. Użyliśmy. Podleczyło? Ja się chyba średnie wrażenie. Pieśń barda daje tymczasowe punkty wytrzymałości. Aha, okej. Okay. Ile dokładnie, to nie jestem pewien. Spłatanie, trochę mniej. Dobra. Kolejnego mięcha nie potrzebujemy, ale to są expy. Dostajemy za to doświadczenie. Drzwi czy nie drzwi? O! Nie, to twoja pieśń. Klątwy musi... Tak, chyba zadaje jakieś wrażenie. Za każde 5 punktów aktorstwa i 1 poziom barda pieśni zadaje dodatkowe wrażenie. Jeszcze na pierwszym poziomie chyba ma 1 punkt obrażeń. Okej, okay. Tworzę te drzwi. Mam jeszcze drugą opcję, drugie przejście. Które wygląda na... Łapkowane. Czekaj. Na razie nie jest. Nie, okej. Okay. Można przejść. A tam mamy ten ołtarz zakrwawiony. Okej. Okay. Broja, postrzępiona skóra, długi łuk, nadgniły długi łuk. Ognik. Czas na małą zabawę. Chyba je wkurzyłeś tylko. Trafię niekrytyczne. Uważałem, że to nic mi nie zadaje. Ale chciałem trafić wszystko. Nie no, pożeraczowi zadałeś jakieś obrażenia. Tak, tak, widzę. Ale on mi zadał większy.
Okej. Zaraz ja mu zadam obrażenia. No i nic. Broń nieskuteczna. Moja broń nie może ich zranić. Tak. Teraz wziąłem potężny atak, żeby trafiać, żeby zadawać obrażenia. Teraz nie będę trafiał. Trzy wyrzuciłem. O, 17. 12. 11. Okay. 4. 7. 11. 10. 7. Ok. Ostatnia dźwignia. Fajnie. Otwiera nam przejście do kolejnego poziomu. Który chyba zwiedzimy już w następnym odcinku. Okej. Okay. Jak myślisz, daleko jeszcze? Wydaje mi się, że nie. Chcesz zajrzeć na następny poziom? Wiesz co, jeżeli ma się uruchomić cutscenka, to nie. Okej, okay, dobra, w następnym odcinku w każdym razie wchodzimy tam. No i zobaczymy, ile jeszcze ta świątynia wichrów będzie miała poziomów. Okej, okay, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej! Na razie!